Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w piątym odcinku. Zagrajmy w Gothic 1 kopalnia. Tak mi się wydaje, że to piąty odcinek. Nadal nie mam pojęcia, gdzie jest wężu twoja brzytwa, a może ona wlazła ci tam do miecha? Cholera wie, ja pierdykam, nie wiem. Ostatnio tutaj sporo zwiedzaliśmy, zajrzyjmy do dziennika, walki na arenie. Stanąłem przeciwko Alberto i przegrałem. Widzę, że musimy chyba się pobić ze strażnikami, więc zapytajmy, kto chciałby się z nami zmierzyć. Taki raczej randomowy strażnik to nie, dokładnie. Musimy się przejść po ludziach, którzy mają imiona. Najlepiej po strażnikach, bo wydaje mi się, że to jest kluczowa sprawa. Wąż raczej nie będzie chciał ze mną walczyć, prawda? Co? Ja mam twoją brzytwę? Znalazłam twoją brzytwę? Naprawdę to świetnie, znowu mogę zająć się goleniem i strzyżeniem. Oto twoje 20 brojek rudy. Dziękuję, możliwe, że skorzystam z twoich usług. Usługa. Okej, widzę, że mogę sobie tutaj robić, co mi się żywnie podoba. Ale gdzie ja znalazłam tę brzytwę? W sensie, gdybym do niego nie zagadała, to bym nawet nie wiedziała, co nie? Dobra, tam był jeszcze Ashgan na dole, no ale raczej wątpię, że Ashgan będzie chciał się ze mną zmierzyć. Ale możemy się przekonać. Ciekawi mnie, gdzie ja tą brzytwę znalazłam. What the fuck? Okej. Ciekawa sprawa. Może gdzieś wczoraj przypadkiem. No Rex raczej też nie będzie nic ode mnie chciał. O, możemy powalczyć? Chodź, powalczymy. Ty co, wzywasz mnie? Jestem gotowy. Będę na arenie. Dobra, zanim on tam przyjdzie na arenę, no to wiadomo. Dobra, no z nim mamy jakąkolwiek szansę, Psidon. Przestań wreszcie jarać. Dobra, widzę, że z tobą nie da się nic zrobić. Może i lepiej. Nieważne. Jeszcze pogadam z Ashganem. Tam są jeszcze strażnicy w środku. Myślę, że też można by było do nich zagadać. A, przecież Ashgan teraz został jakby kopaczem? Ale dziwna sytuacja. No dobrze, nieważne. Przejdziemy się tutaj, bo pamiętam, że tutaj było jeszcze też kilku strażników. Gorzej, jeżeli ja muszę najpierw zawalczyć z jednym, a dopiero potem też mogę z kolejnym zagadać. W sumie mogłam tak na razie zostawić to w takim... Jakby, no. Ale tutaj nie ma za dużo strażników, tak naprawdę tutaj jest tylko dwóch w tym miejscu. Dwóch? Tak, dwóch. Jeden stoi tu. A coś nowego o tym wstrząsie? Nie, widzę, że to samo. Podejrzewam, że albo nie mogę z nim walczyć, bo jest zbyt silny w stosunku do mnie. Albo nie mogę się z nim bić, bo po prostu gra mi nie daje stoczyć walki z drugą jakby osobą. Dobra, na cholerę ja tu przylazłam, nie? Mogłam tylko zagadać do Rexa i sobie stąd iść. Dobra, zaraz, ale akurat w sumie mamy ten plus, bo teraz Rex zdąży... Jezu, co ci kopacze robią. Przynajmniej Rex zdąży się przenieść i no, jest duża szansa, że już będzie na nas czekał na tej arenie. Gdy ja tak sobie potuptałam, chociaż mam wrażenie, że dalej tam nie dotarł, ale to się zaraz dowiemy. Skoczymy sobie tutaj w teleport, który jest na dole i się przeniesiemy, bo tak powinno być najszybciej. Nie wiem, ile tych walk też muszę stoczyć i wiecie sami, że nie muszę wszystkich wygrywać, w sensie chyba nie muszę. Jeżeli muszę, no to ups trochę, no bo tego nie robię jakby. W ogóle ci kopacze. Jesus. Dobra. Czy Rex już jest na miejscu? Bardzo dobre pytanie. Myślałem, że to się skończyło. Mam nadzieję, że już jest. Musisz uważać na to. Gdzie ten palant? To nie mój problem. O, chyba już stoi na arenie, więc mamy szczęście. Dobra, F5. To co? Zaczynamy?
O panie! Gościu ma dobrą broń, nie? No i jest dosyć twardy. No i w ogóle umie lepiej machać jednoręczniakiem, bo ja to w ogóle nie umiem. Najgorsze jest to, że nawet nie mogę się nauczyć. Ale słabizna, nie? Myślałam, że uda nam się akurat Rexa wyklepać. No ale dobra, skoro się nie udało, no to trudno. Ile jeszcze muszę tych walk stoczyć? Wiecie co? Przespałabym się profilaktycznie tak teraz ze 3 nocki. O, przecież ja mam teraz łomotacz, mogę go też założyć. Ale no niewiele by nam ta broń w sumie pomogła, jeżeli chyba mam być szczera. No ale mam takie coś, że gdzie ja znalazłam tę brzytwę? Bo ja totalnie nie wiem, gdzie ja ją podniosłam i co ja z nią zrobiłam. Łaziłam przez ostatni odcinek z tą brzytwą i ja nie wiem naprawdę, w jaki sposób ona niby znalazła się w mojej kieszeni, mogłam oddać. Ale cieszę się, że zagadałam do tego człowieka. Dobra, czy Jan już będzie zadowolony z tych całych walk na arenie, czy jeszcze jest mu mało? Jan, powiedz, że już jest git. O, to znowu ty! Torak, mam ważne zadanie dla ciebie. Jakie? Zawsze wykonywałem moje zadania. Wykonasz i to. W sensie, że ja wykonywałem. Zależy jakie. Nie dyskutuj. Chciałem powiedzieć, zobaczymy. No dobrze, mów dalej. Mam plan, jak wydostać się stąd, ale nie mogę ufać mięczakom lub buntownikom. Każdy, kto popełni wykroczenie, będzie miał z tobą do czynienia. Jesteś, że tak powiem, moją prawą ręką. Powiedz, zwariowałeś? Co to za wielki plan? Zostaw mnie w spokoju, mam już kogoś, kto obiecał mi pomóc. Okej. Co ma wpierw zrobić? Tak, pozwól mi pomyśleć. Słuchaj, mogę pobić Ashgana. Tak. Chciałem go przydzielić do górników, ale on odmawia. Wciąż stoi obok starych wrót przy gnieździe pełzaczy i tak jak dawniej trzyma wartę. Ponieważ Aaron pobił go z mojego polecenia, to znienawidził mnie. Słyszałem, że chce mnie usunąć. To idź tam i zabij go. Zabójstwo? Tak, jak powiedziałem, nie ma innego wyjścia. Dobrze, spróbuję. Rozdział drugi. Tyrania. Oh, fuck my life. Nie sądziłam, że wbijemy się w rozdział drugi nagle, nie? Dobra, no to co? Teleport i lecimy, nie? Mam go tak po prostu dobić? O Jezus. Kto wymyślił te teleporty tak blisko siebie, że łatwo idzie wejść w jeden? I drugi, i 50. I tak słabo, że ja muszę Ashgana dobijać, nie? Ale Ashgan ma 0 życia, więc to nie powinno być trudne. No bo w sumie właśnie. Chyba, że się zdążył wyleczyć, to wtedy może być kłopot. Ale że mam go aż zabić, no to to jest... szczyt wszystkiego, nie? Błagam, powiedz mi, że ci się życie nie zregenerowało. No nie... to jest awykonalne. A, dobra. Cofam to. O nie, nie mogę dobijać. Muszę go z łuku, wiecie co, dobić, bo jest jakiś kłopot. Powaliło cię, kopaczu? Następna bójka. Boże, ci kopacze mogą się ogarnąć. Ashgan, bo ja nie chcę, żebyś ty ten kill-off miał z powrotem. Spokojnie. Dobra. Dostałam za niego niestety drugie expa. Drugie 200 expa, ale no nie miałam wyboru, bo jesteś zbugowany i nie mogę dobijać z broni białej. Pamiętam, że już też miałam wcześniej taką sytuację właśnie. Chyba też jak grałam w jakiegoś moda właśnie, że musiałam z łuku dobijać drugą postać. No dobra, Jan powinien być chyba z nas zadowolony, chociaż to jest bardzo dziwaczne. Alberto, no nie chcę Alberto, tylko chcę Jana.
Rozprawiłam się z Ashganem. Bardzo dobrze, to było ważne w usuwaniu przeszkód z drogi do sukcesu. Bądź w pogotowiu, przyjdź do mnie następnego dnia. A, jeśli masz czas, to zejdź w dół do kopaczy i zatrzymaj wytapianie. Zrobię to. A przy okazji zawsze możesz do mnie przyjść. Mogę ci pomóc zwiększyć zręczność. Wow, ej, no to fajnie, moglibyśmy grać pod łuki. A to nie jest takie wcale głupie, bo ja widziałam, jak my sobie fajnie dajemy radę. Ja mam niby to zatrzymać, tak? Czyli tą wytapiarkę, tak? Jeszcze się upewnię. Bogactwo kopalni. Jan powiedział, żebym zszedł do kopaczy przy piecu hutniczym i zatrzymał wytapianie, jeśli mają tam zbyt gorąco. Czyli co, muszę chyba węża odgonić stąd. Halo? Odczep się od tego miecha pieprzonego, no. Bo będziemy musieli węża pobić, wiecie? O Boże, no. A, fajnie, wąż jest nieśmiertelny. Chyba, że mam... Mogę ich jeszcze do roboty wysyłać? What the fuck? Przecież oni pracują. Hans? Znaczy, bo z tą wytapiarką właśnie podobno jest jakiś problem, bo ja musiałabym ją sama odnieruchomić jakby. Tu jest tylko pochodnia. Słabo, bo wąż sobie nie chce dać spokoju z tym badziewiem. No puść to! No nie mogę. Wąż, przestań tego używać. Łajzo. O Boże, tak. Udało mi się. Cała ruda do wytapiania. Cała ruda... A? Okej. Czy ja właśnie zmarnowałam swoją rudę? Chyba tak. Czy ja to właśnie zatrzymałam? Nie, dopóki wąż tu stoi. Jan powiedział, żebym zszedł do kopaczy przy piecu hutniczym. I zatrzymał wytapianie, jeśli mają zbyt gorąco. No ale jak ja mam to zatrzymać? Ty ewidentnie coś tu dziwnego robisz. Aha, bo ty nosisz rudę. Dobra, nie, wstecz. Dam ci święty spokój. O, Jesus, no. A może kucharz coś mi powie? Nie masz zbyt gorąco? Chyba nie. Strażnik. Ci kopacze to w ogóle oni żyją własnym życiem. Guy i Garb. Ej, ty, poczekaj. Dlaczego zabiłeś Ashgana? My tu w kopalni zawsze byliśmy społecznością posłuszną Janowi, ale jeśli Jan tak postępuje, będę bić się za wolność, nawet jeśli będzie ostatnia rzecz, którą zrobię. Okej. Masz szczęście. Już miałem wyklepać ci buźkę. Garb, ogarnij dupę. No. Fajnie, podeptaj swego kolegę, nie? Jak tam sprzątanie? Nie będę cię już wysłać do roboty, bo widzę, że robisz. Widzę, że Gajowi coś odwaliło w łeb. Postanowił mi przypieprzyć. Co tam? Moje zagomeza. Okej, widzę, że nic nie chcesz. Jakiś wpis dostałam? Guy był roztrzęsiony tym, że zabiłem Ashgana i zaatakował mnie. Nie wiem, co ja mam iść teraz do... Do Jana? Jak myślicie? Węża już nie będę próbować zagadywać. Dobra, może zajrzyjmy do Jana, co on powie na to, że kopacz się na mnie rzucił. Jan? O! Niektórzy ludzie zbuntowali się przeciwko mnie. Co zrobiłeś w tej sprawie? Zabiłem go. Najwyraźniej Guy był zdrajcą.
Przesłuchaj innych podejrzanych, na przykład Santino i Fektosa, a także wszystkich podejrzanych kopaczy. Ale bądź ostrożny, nie wszyscy są zdrajcami. Wpierw przesłuchaj ich, a potem wróć tutaj. Będę konsekwentny. No i oczywiście Gaja nie zabiłam. Teoretycznie gra uznała, że to zrobiłam. Przesłuchanie. Mam przesłuchać wszystkich kopaczy oraz Santino i Fektosa. Chodzi pewnie o kopaczy teraz z imieniami. Grimes? Nie, to mają być konkretni kopacze. Dobra. Fektos i Santino. Santino jest na górze i Fektos też jest na górze, więc to nie będzie trudne. Bo... W sumie mogłabym iść najpierw do Fektosa, bo on jest tu, a potem do Santino po drugiej stronie. Tu jest też jakiś kopacz. Coś mogę z tobą? Mogę go wysłać do roboty. Fektos. Halo. Co? Przykro mi, teraz odpowiesz za swoje czyny. Jak? Co powiedziałeś? Wykazałeś brak szacunku dla Jana. Tak? No i co? Z takimi jak ty powinno się skończyć. Jan potrzebuje tylko oddanych ludzi. Tak? A dlaczego ty? Przecież tobie nic nie zrobiłem. No dobrze, ponieważ jesteś dobrym przyjacielem, to nie wydam ciebie. Dziękuję stokrotnie, dziękuję, jak mogę ci się odwdzięczyć. Weź ten pancerz cieni na znak mojej wdzięczności, dziękuję. Czy ja dobrze właśnie zrobiłam, czy niekoniecznie? Lepsza zbroja. Wiecie co, wolę się pozbyć Santino chyba niż Fektosa, no bo błagam. Jak mogłabym... W ogóle już powodzenia, jakbym go pokonała, co nie? A gdzie ja mam F9, bo to jest bardzo ważne? O, przed Fektosem. A co by się stało, jakbym mu powiedziała, że ma spadać na drzewo? Za przeproszeniem. Dlatego, że jestem oddany Janowi, robię to, co on mi każe. Co to oznacza dla mnie? A to, że jesteś zdemaskowany, teraz będziesz sądzony przez Jana. Aha. Nie no, wydaje mi się, że on kompletnie jakby nic nie zrobił. Ale to się przekonamy o tym za chwilę jakby. Bo jeszcze przed nami Santino. Santino chyba siedzi tutaj, prawda? Tak. Dobra, zrobię sobie tutaj kolejny stały zapis. Santino. Jak nie przestaniesz we mnie celować, to obecnie... To przez przypadek mi się wyjęło broń, jakby co? Santino? Słyszałem, że narzekasz na Jana. No i co? Tu w kopalni są ludzie, którym to się nie podoba. Jesteś jednym z nich. Zwisa mi to. Jak uważasz, Jan sam się z tobą rozprawi? Dobra, zobaczymy, jak bardzo zjebałam zadanie. Przesłuchiwanie podejrzanych. Santino się przyznał, Fektosa nie wydałam. No, nie chcę wydawać go, szczególnie, że dał mi, kurde, darmową zbroję, nie? Tylko czy to się jakoś przyczyni do czegokolwiek? Dobre pytanie. Mogę się nie zabić po drodze. Dziękuję, gro. Co mogę teraz powiedzieć Janowi? Kompletnie nic? O Jezus, jeszcze muszę pewnie pytać jakichś kopaczy. Tutaj są sami bezimienni, jakby kopacze w sensie. Na dole na pewno było kilku kopaczy, którzy mieli imię. A tutaj był jeszcze taki na pomoście jakby jakiś kopacz chyba. On tu dalej stoi? Tak. Prawie się zabiłam, nie? Pozdrawiam. A czy mogę na przykład takiego Reja? Nie. Eddie? Eddie też nic ode mnie nie chce. No cholera jasna, no. Dobra, zejdziemy na dół. Mogłam już się przenieść tym teleportem, ale no dobra. Zejdziemy na dół. Może jeszcze coś mogę z Mike'iem pogadać. Tak miał na imię? Mike? Chyba tak. Agorna Drum, czyli Ornbars. Z tobą tylko handel. Dobra, no bo musimy to ogarnąć. Nie wiem, czy nie zepsułam sobie właśnie questa tym jakby, że
wzięłam zbroję od Fektosa. Mike? Jesteś gotowy wystąpić na arenie? O nie, nie ma takiej opcji. Możesz pomóc mi zwiększyć siłę? No na razie raczej nie mam punktów, dokładnie. To jest zwykły kopacz bez imienia. Czy na dole jakiś kopacz miał imię? No na pewno był Guy, który powinien w ogóle zginąć. A kucharz? Coś mogę z tobą pogadać? Nie. Kopacz, garb, Guy. Guy powinien zginąć. Nie wiem, czego zaraz nie dobije, bo... O! Co myślisz o propozycji Jana? Uważam jego wizję za to całkowicie szalone, kiedy wreszcie się stąd wydostaniemy. Jan szerzy wierutne bzdury. Jesteś zbyt złośliwy, kolego. Nie podoba mi się, że mu się nie dowierza. Będziesz tego żałował. Ha, wszystko co ci powiedziałem jest nieprawdą. Pewien kopacz, ten, który stoi wyżej nad Mike'iem, pierwszy zaczął o tym mówić. Wsypałeś swojego kolegę? Kim teraz jesteś? Chyba chodziło mu właśnie o Ediego. Dobra, teraz będę robiła tylko stałe zapisy, żeby niczego nie spieprzyć. Wiecie co, powinnam Garpa dobić. Znaczy Gaja. No niestety drugie punkty doświadczenia za niego dostałam. Ale no, tak fabularnie miało być, że on zginął, więc no niech tak będzie. Kopacz nad Mike'iem, tak? A może to po prostu jakiś bezimienny kopacz? No tutaj wiemy, że jest Mike, to nie jest trudne. Kopacz nad Mike'iem. To tu jest dwóch kopaczy. Tego mogę tylko wysłać do pracy. Co sądzisz o pozbyciu się Jana? No cóż, po pierwsze doznają cierpień jak nigdy, a po drugie istnieje niebezpieczeństwo dla nas wszystkich, jeśli zostanie u władzy. No dobrze, w takim razie zobaczymy, co na to powie Jan. Dobra, to chyba mamy ogarnięte sprawę. Przesłuchiwanie kopacz. Zwykły kopacz jest niezadowolony z władzy Jana. Kopacz Garb oświadczył, że idea Jana to bzdury. Powiedział też, że uświadomiał go o tym kopacz pracujący nad Mike'iem. Dobra. No od Fektosa zostawiliśmy w spokoju. No mi jest go żal. Zresztą dał mi zbroję, nie? No to co? Jan już chyba jest zadowolony z naszej pracy, można powiedzieć? Tak. Jan, znalazłem kilku zdrajców. Któż to? Santino, kopacz Garb i jeszcze jeden kopacz. A co z Fektosem? Nie stwierdziłem nic podejrzanego. No dobrze, nie. Wszystko było w porządku, ale niech tak zostanie. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Santino niech jeszcze trochę pożyje, ale w ramach kary zabierzesz mu broń i przyniesiesz ją do mnie. Co robić z innymi? Obaj kopacze powinni być natychmiast zabici. Dostaną swoją ostatnią lekcję. Tak myślę. Doskonale, Torak. Bierz się do dzieła. Dobra. Santino. To może... Okej, okay, jak jestem tutaj na dole, to załatwmy to najpierw. Dobra. Kopacz nad Mike'iem musi zginąć. I... Garb. Dobra, wiecie, to zrobił, że w piątkę, no... Pies z tym. Mam mu powiedzieć, że ma po prostu... Nie, widzę, że po prostu muszę go zaatakować. Odłóż broń! No i po walce. No i dobijemy. Chcesz mnie zaatakować? Ale niestety muszę poczekać, aż gościu, że tak powiem, wstanie, nie? I wtedy dopiero wycelować w niego. Bo inaczej to nie ma sensu. Chcesz mnie zaatakować? Odłóż broń! Chyba... Nawet nie wiem, czy dostałam drugi raz punkty doświadczenia, chyba nie. Dobra, Santino ma jeszcze pożyć, ale mamy mu zabrać broń. Dobra, to za chwilę to ogarniemy. Natomiast kopacz nad Mike'iem musi jeszcze zginąć. To byłeś ty, a może by cię tak po prostu zastrzeli, co? Dobra, tak to było lepiej zrobić. A ten dlaczego mnie zbił? Halo? Okej, okay, chyba go przez przypadek gdzieś tam uderzyła mnie i dlatego... No dobra, zbił mnie i trudno. Zaraz pójdziemy się przespać i...
Santino. I ogarniamy Santino jeszcze. Tylko czy ja mogę wstać wreszcie z gleby? A tamten może schować kuszę, bo to jest niepokojące. Kij z gwoździem. Kopacz. Pewnie uderzyłam gdzieś tamtego przez przypadek. Dobra, może być mikstura. Już się podleczę. Nie będę na razie szła spać, bo to się mija z celem. Wiecie co? Mogę tak? Widzę, że nie zadziałało. Nie rozumiem czemu. Otwórz tę cholerną broń. Okej, teraz zadziałało na szczęście. Siup, i teraz ogarniamy sobie Santino. Santino, Santino, gościu. Mam mu tylko zabrać broń, tak? Z polecenia Jana mam cię pobić i rozbroić. Tylko spróbuj. No dobra. Łopanie! O, dawaj te wszystkie towary, człowieku! Dawaj to! O Boże! Jaka jestem podła, nie? No jest rozbrojony w 100%, nie? Dobra, F5 i idziemy z powrotem do teleportu. Tylko tak, żeby się jeszcze nie zabić po drodze. Dobra, Jan, wszystko już chyba załatwione. Wymierzyłem karę. Doskonale, Torak, dobra robota. A teraz oddaj mi łuk Santino. Oto on. Jest bardzo sprężysty i używa specjalnego rodzaju strzał. Jaka różnica? Przyjdź później, wtedy znów będę miał dla ciebie robotę. A teraz weź te mikstury, mogą ci się przydać. Dziękuję i na razie. Okej, mam przyjść później, więc idealne jest to, żeby iść spać. No nie mamy na razie żadnych innych zadań niż ciągnięcie fabuły do przodu. Więc to jest jedna sprawa, którą możemy zrobić. Czy jeden dzień wystarczy? Nie, jeszcze nie. No to się jeszcze prześpię. Chyba, że gra chce ode mnie, żebym gdzieś tam poszła, ale bogactwo kopalni. Zdaje się, że już wszyscy zdrajcy są w kopalni, zdrajcy w kopalni zostali ukarani. Zobaczymy, jak Jan sobie z tym poradzi. Moglibyśmy się jeszcze poduczyć siły, ale bardzo się zastanawiam nad tą zręcznością, wiecie? Bo całkiem nieźle nam idzie strzelanie z łuku i to trzeba przyznać na pewno, że jest to całkiem fajna sprawa. W ogóle, czy ja mam jakiś łuk lepszy? Krótki łuk. Dobra, mogę go sobie założyć, bo jest tyćkę lepszy. Jan? Okej, widzę, że nic dla mnie nie masz chwilowo. To przejdźmy się do Majka w takim razie. Nauczę się siły. Chociaż no... Ta zręczność mnie bardzo kusi. Ile mam zręczności? Mielibyśmy 39. No ja mam w łukach 15%, czyli... Ale nie wiem, czy ktoś mi będzie mógł uczyć łuków. Ale jednoręczniaka też mnie nikt niby nie uczy. A ile mam strzał? Bo to też jest bardzo istotne. 234. Dobra, jeszcze jeden poziom sobie damy w siłę. Najwyżej później sobie jeszcze damy w zręczność. Plus 5 i plus 5. Dobra. I chyba jeszcze muszę się przespać, tak gdzieś z dobę. Także zróbmy to może w tym łóżku i chodźmy do Jana. Już powinien mieć dla nas jakiegoś questa wtedy. No bo nic innego nie mamy do roboty, taka jest prawda. Więc jeżeli Jan nic dla mnie nie da, nie ma, to jest kłopot. Hej stary. No niestety on nic dla mnie nie ma. Może Alberto coś mi pomoże? Siema Alberto, pokaż mi, co tam masz. Masz 500 bryłek, mogłabym ci coś sprzedać. W sumie te monety mi niepotrzebne. Kawałek belki, niepotrzebne mi to. Sztaba czystego żelaza. Możemy sprzedać. Czysty alkohol zostawię. Torby z wonią zostawimy sobie. Te piły, pochodnie, mazurki. Płytka pancerza pełzacza mutanta. O, proszę, ja to znalazłam. Nawet nie wiem, widzicie? Szczotka. Wiecie co? Wolę lepiej nic nie sprzedawać. Tyle powiem.
Natomiast nie do końca wiem, co teraz powinniśmy zrobić. Bo Jan nie chce ze mną jeszcze gadać. No bez sensu tak teraz chodzić i pytać każdego kopacza albo każdą osobę, czy coś ode mnie chce, co nie? Dlaczego mnie zblokowało dwóch kopaczy? Nie mam pytań. Dobra. To idziemy jeszcze spać. Tak jeszcze może z dwie nocki i będzie git już, mam nadzieję. Tak wiecie, do 5 razy sztuka. Jak nie zadziała, no to znaczy, że musimy gdzieś połazić i się najzwyczajniej w świecie czegoś dowiedzieć, nie? Bo wtedy wygląda na to, że gra czegoś oczekuje od nas. Najzwyczajniej w świecie. Ale no, nie ma już chyba żadnych chwilowo zadań pobocznych. Musiałabym, tak jak mówię, chodzić po wszystkich i pytać. Jan, czy ty już możesz ze mną gadać? Nie. Czy ja muszę coś ruszyć innego? Wstrząsy może ruszymy. Musielibyśmy z wszystkimi faktycznie porozmawiać. Wiecie co? Myślę, że w takim razie, skoro aktualnie nie wiem, co robić, to dobrym pomysłem będzie, żeby w tym momencie skończyć odcinek i prawdopodobnie zanim rozpocznę jakby następny odcinek, to po prostu sobie pogadam z wszystkimi ludźmi w kopalni i jeżeli coś mi się pojawi, jakieś zadanie, to wam o tym powiem. Więc no. I wtedy myślę, że będziemy mieli już coś do roboty. Dobra, moi drodzy. Dziękuję wam za obejrzenie jeszcze raz tego odcinka. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie tak jak mówiłam, ruszymy dalej fabułę. Chyba, że jakieś zadanie poboczne się nawinie. No co, zapraszam was do dodawania po sobie łapek w górę, jeżeli film wam się podobał, do zostawienia jakiegoś fajnego komentarza, piszcie co tam u was i ogólnie co tam tylko chcecie. Do subskrypcji kanału, jeżeli wam się podoba to, co robię, a przede wszystkim, jak już zasubskrybujecie, to do kliknięcia dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu. No i co, do usłyszenia. Cześć!